mówić. No dobra. A co mam robić? Cześć widzowie, witajcie na moim kanale, z tej strony Inna Hipała. No i witajcie. Ładny widoczek. Ja... Co tu się dzieje? Pokaż buty. O Boże. Wpadłyśmy na pomysł, że jest tu taka tabliczka. Uwaga, przybliżam. Nie przybliżam, bo nie mogę. I zobaczymy, ile pobiegniemy na godzinę. Na pierwszy ogień! Martyna! O, 23 na godzinę! Inga Hipała! Chyba tak wolno, że... Wakacyjny lot, lot, leci, leci, szot, szot. To jest, kochani, mój widok z okna. Widzisz to? Inga gotuje, robimy spaghetti bolognese. Powiem wam lifehacka. Jeżeli chcecie ugotować spaghetti, a nie chcę wam się czekać, żeby zrobiła wam się woda na spaghetti, to po prostu nalewacie wodę do czajnika, czekacie aż się zagotuje i taką zagotowaną wodę wlewacie do gara, no i macie! Dobra widzowie, przebrnęliśmy przez to, popatrzcie. Smacznie to wygląda, smacznie. Próba testu. Okej. Elo. 15:30, ja dopiero wstałam, jem sobie śniadanko z podrógą czekolady. Dobre, dobre. Martyna już jest w parku, no bo pół dnia już minęło. I zaraz idziemy sobie do jakiejś restauracji, zjeść jakiś może serek albo jakieś lody, więc przejście. Szukamy restauracji, a trafiliśmy na hazardzistów. Dame Blanche, Dame Blanche. La Pina Colada. Pina Colada glacée, Dame Blanche? Yes. Wow! For me. Moje trochę wygląda jak gówno, ale Martyny za to pięknie, pięknie. Pokażę wam lustro na środku drogi. Miau. Dostałam zawału. Ale zajebiście. Wrocław. Jeszcze raz. Wrocław. Jeszcze raz powiedz. No i witam widzów w mojej kuchni dzisiaj. Kurczak curry, ryż. To może być dobre. Ile na 10? 10. No, widzicie? Bo ja nie robiłam, ty robiłam. To był wypad do sklepu, ale sklep był zamknięty. Więc wracamy. Wróciłyśmy. Już... już raczej dzisiaj nic ciekawego nie zrobimy. Widzimy się jutro. Dzień dobry widzowie, mam nadzieję, że się wyspaliście. Ja idę na trening. Tak się prezentuje nasza hala, już tam dziewczyny biegają. Martyna spaliła się na słońcu, więc spoko. To widać? No, to widać. No, ja jestem blada jak ściana na przykład. Ogólnie to nauczyłam się przyjmować, bo nigdy nie potrafiłam. Tutaj pewnie to normalne, ale mi się kojarzy z porywaczami. Idziemy do restauracji i zapomniałam założyć butów. Martyna, jak wygląda! Co mnie zadziwia, to są lustra w zdupy miejscach, serio.
Co uliczka, to lustro. Panie tutaj ogólnie zażenowane, nie wiedzą, co się dzieje. Dlaczego w burgerowni ktoś zamawia lody? Jednak jest dużo. Jeszcze takich nie jadłam, ale zobaczcie, jak ładnie wyglądają. A Martyny... Opa. Lody za 40 zł oddają? Za 7. 7,90. Jogurt, no. Nie wiem. Pan po nas zagwizdał, bo mu się przypomniało, że ma i dał nam za darmo, no serio. Inga ma rewolucje żołądkowe i zaraz się zżyga. Come on. Come on, baby. Srebro? I co to? Srebro. Kurde. Miałam żygać, a znalazłam wartościową rzecz. Jogurtowa Martynka. Te włosy na tym ramieniu. Part 2. Widzowie, nie wiem, co oni nam dali do tych lodów. Ale tak się źle czujemy. Idę się zabić. Dzień dobry widzowie, witajcie w dzisiejszym dniu. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjazdu i zrobiłam sobie na śniadanko tościka. Jedziemy na samolot. I nasza przygoda z Francją właśnie się skończyła. Jesteśmy na lotnisku w Brukseli, mamy wylot. Dobry vibes, kibla. Pozdrawiam. Piłam sobie szejka. Tam już chyba nasz samolot. Ding, ding, tigiri, ding, 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 tigiri, ding, 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 ding. Do widzenia, Francja. Dzień dobry, zapiedziała Polska. Ja no żartuję, taki żarcik. Co robi królik na środku lotniska? Wytłumaczy mi to ktoś. Dzień dobry, jestem w Poznaniu. Oczywiście McDonald's musi wlecieć. Jemy zaraz Primark, bo u nas we Wrocławiu bieda nie ma. Woda kokosowa, hodor. Cieszę się, że już jesteś w domu. Jakie udawane! Ja cię! Nic nie widać. Dziękuję wam widzowie, że byliście ze mną do końca, że oglądaliście mój filmik. To była fajna przygoda i nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Pa!